To był bardzo pracowity, ale i owocny rok. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Turku w 2022 roku brali udział w ponad 1500 działaniach ratowniczo-gaśniczych. To rekordowa ilość zdarzeń, którą strażacy obsłużyli na terenie naszego powiatu, bo to ponad 1500 zdarzeń, w których strażacy i Państwowej, i Ochotniczej Straży Pożarnej brali udział. Owocny, ponieważ na terenie naszego powiatu pojawiły się dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, jeden samochód lekki, średni, drugi samochód ciężki. W naszej komendzie udało nam się zmodernizować sprzęt do ładowania i napełniania butli z powietrzem dla strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Najtrudniejszym wyzwaniem była walka ze skutkami potężnych wichur, które nawiedziły Wielkopolskę w lutym ubiegłego roku. Bez wątpienia to był moment taki największego sprawdzianu, jeżeli chodzi o tę ochronę przeciwpożarową na terenie naszego powiatu. Ponad 400 zdarzeń odnotowaliśmy jednego dnia. Tutaj chciałbym podkreślić, że strażacy ochotnicy w bardzo dużej tutaj ilości zaangażowali się w działania i tak o godzinie 18 już mieliśmy większość, praktycznie wszystkie dachy mieliśmy zabezpieczone plandekami, żeby po prostu te straty nie były jeszcze większe. W powiecie tureckim coraz więcej jednostek ochotniczych spełnia wymagania, dzięki którym mogą zostać włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W planach na rok 2023 mamy wprowadzenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Będziemy wówczas mieli na terenie powiatu 20 jednostek. Z tej pracy płynie bardzo dużo satysfakcji. Jest to bardzo owocna współpraca, ponieważ tutaj Państwowa Straż Pożarna robi wszystko, by wspierać ochotnicze straże pożarne, czy to w zakupach, ale również i w rozwoju, bo w roku 2022 po raz pierwszy do młodzieżowych drużyn pożarniczych poprzez Państwową Straż Pożarną zostały skierowane środki. I to dość znaczące środki, bo to prawie 200 tysięcy złotych dla młodzieży na zakupy sprzętu, na organizację obozów. Także ja sobie bym życzył, żeby ten rok 2023 był, jeżeli chodzi o naszą współpracę, równie owocny. W tym roku do Komendy Powiatowej trafi również nowy sprzęt bojowy. W ostatnich latach staraniem komendanta turkowska komenda wzbogaciła się o kilka pojazdów o łącznej wartości ponad 2 milionów złotych. W 2022 roku został rozstrzygnięty przetarg na dostarczenie samochodu z drabiną mechaniczną do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Będzie to samochód z drabiną 30-metrową o wartości ponad 3,5 miliona złotych. To jest drugi tego typu pojazd, który zawita w murach Państwowej Straży Pożarnej w Turku, w całej historii. Także taki, można powiedzieć, dla nas bardzo ważny moment, też długo oczekiwany, nowoczesny, nowy taki wóz będzie wspierał ochronę przeciwpożarową. W 2022 roku w turkowskiej komendzie wprowadzono również system elektronicznego zarządzania dokumentacją.